Państwu otwieram 24. uroczystą sesję Rady Dzielnicy 5 Krowodrze, zwołaną dla uhonorowania osób zaliczonych przez Radę Dzielnicy 5 Krowodrze do grona ludzi z pasją. W imieniu radnych i swoim własnym serdecznie witam naszych dostojnych gości. Witam panią Jolantę Błasiak, panią Martę Hebdę. Witam panią Martę Mordarską, panią Kingę Saniak, panią Wandę Silezin, panią Alicję Szydło i pana Wojciecha Hausnera. Dzisiejszą uroczystość uświetni występ zespołu Banshee, który będzie na koniec. Natomiast teraz jest to w sumie taki obowiązek, który wynika ze stanu, jakim znalazły się finanse naszego kochanego miasta. I niestety musieliśmy do porządku obrad włączyć też trzy uchwały, więc taka będziecie Państwo mieli troszeczkę wglądów to, jak normalne nasze sesje wyglądają, także bardzo przepraszamy, ale musimy te formalności odprawić. Także odczytam teraz proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie proponowanego porządku obrad. Punkt trzeci, sprawozdanie z prac zarządu i projektu uchwał w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013, w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Krakowa na rok 2013 zadań do realizacji. Punkt czwarty, opiniowanie projektów uchwał Komisji Problemowych w sprawie zadań z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w ramach zadań powierzonych na rok 2013. Punkt piąty, oświadczenia i komunikaty. Punkt szósty, zakończenie sesji. Czy ktoś z Państwa chciałby coś uzupełnić do porządku? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego porządku, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie porządek obrad został przyjęty. Pozwolicie Państwo, że usiądę. Halo? Działa. Dobrze. Projekt, czyli przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie z prac zarządu i projektu uchwał. Pierwszy projekt uchwały zarządu dzielnicy 5 Krowodrza w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013. Paragraf pierwszy. Rezygnuje się z zadań priorytetowych na rok 2013 przyjętych uchwałą nr 21/202/2012 Rady Dzielnicy 5 Krowodrza z dnia 10 lipca 2012 roku. Numer czwarty. Komunikacja z mieszkańcami. Wykonanie tablic informacyjnych. Kwota 7700 zł. Numer 8. Piknik krowoderski, kwota 15 tysięcy złotych. Numer 10. Konkurs fotograficzny, kwota 2000 zł. Numer 21. MOPS, filia numer 7. Zakup biletów do kina i teatrów celem motywowania wartościowego spędzenia czasu wolnego oraz zwiększenie aktywności rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie dzielnicy 5 Krowodrza w ramach projektu socjalnego z kulturą na ty. Przepraszam. Kwota 3000 zł. Numer 22 MOPS, filia numer 7, wyjazd dwudniowy o charakterze integracyjnym dla dzieci zamieszkałych na terenie dzielnicy 5 Krowodrza celem motywowania do korzystania z aktywnych form czasu spędzania czasu wolnego. Realizowany w ramach projektu socjalnego, kwota 8000 zł. Numer 26 badania profilaktyczne, program badań wad wzroku dla mieszkańców dzielnicy 5 Krowodrza bez ograniczeń wieku, kwota 12000 zł. Numer 27 badania profilaktyczne. Program szczepień przeciw odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych, kwota 8000 zł. Numer 28, komisariat policji, czwarty. Zakup materiałów i urządzeń biurowych, kwota 4000 zł. Numer 45, zakup sprzętu sportowego dla szkoły ZSOI, numer 51, Aleja Kijowska, 8, kwota 1500 zł. Paragraf drugi. Zmniejsza się kwotę na zadaniach priorytetowych przyjętych uchwałą nr 202. Rady Dzielnicy 5 Krowodrza z dnia 10 lipca 2012, numer 3. Komunikacja z mieszkańcami dróg gazetki z kwoty 30 tysięcy na 29 500 zł.
Numer 11 przedszkole numer 119 za targiem, remont śmietnika i tarasu przy przedszkolu z kwoty 75 tysięcy na 55 tysięcy złotych. Numer 55 dofinansowanie turnieju piłkarskiego Krak Gold 2013 z kwoty 1300 zł na 1000 zł. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak jak wspominałem na ostatniej sesji, w tej uchwale większość tych zadań to są usunięte zadania jako odrzucone przez realizatorów i ponadto kilka jest tych, które zostały wytypowane do zmniejszenia, abyśmy zgodnie z poleceniem pana prezydenta zmniejszyli budżet na zadania priorytetowe o kwotę 82 tysięcy złotych. Czy jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że przy 13 głosach za i 1 wstrzymującym przyjęliśmy tę uchwałę. Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Krakowa na rok 2013 zadań do realizacji. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o umieszczenie w budżecie miasta na rok 2013 zadań do realizacji. Punkt pierwszy. Budowa ścieżki rowerowej i parkingów na ulicy Królewskiej od ulicy Smoluchowskiego do ulicy Nowowiejskiej, strona parzysta, oraz parkingów na odcinku od ulicy Nowowiejskiej do ulicy Urzędniczej, strona nieparzysta. Punkt drugi. Remont ulicy Lea w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Rada Dzielnicy 5 Krowocza wydatkowała środki na wykonanie opracowań projektowych powyższych zadań. Czy jakieś uwagi? Nie widzę. To jest gwoli wyjaśnienia nasze wnioski, które jak co roku staramy się umieścić w budżecie. One już kilka razy nawet w tym budżecie się znajdowały, ale niestety z powodu ograniczeń finansowych też z tego budżetu były usuwane przez Radę Miasta. Przechodzimy do głosowania. Ja mam tylko pytanie jedno. Do kiedy jest ważna dokumentacja na remont ulicy Lea? Trudno jest powiedzieć, bo ta dokumentacja już jest leciwa, natomiast z tego co wiem z Zarządu Infrastruktury Komunalnej, że nawet w przypadku, kiedy jakaś dokumentacja straci swą ważność, w przypadku umieszczenia jej w budżecie jest uaktualniana przez projektanta. Także taka droga jest. Oczywiście to ma swoją cenę, ale nie jest aż tak kosztowne jak cała nowa dokumentacja. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta. Punkt piąty. Czwarty, przepraszam. Opiniowanie projektów uchwał komisji problemowych. Projekt uchwały Komisji Polityki Społecznej. Może dzisiaj wyjątkowo ja zastąpię przewodniczącego. Dobrze? Dziękuję bardzo. Projekt uchwały w sprawie zadań z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w ramach zadań powierzonych na 2013 rok. Paragraf pierwszy. Uchyla się uchwałę nr 21/205/2012 Rady Dzielnicy 5 Krowocza z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie zadań z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w ramach zadań powierzonych na 2013 rok. Paragraf drugi. Zgodnie z zarządzeniem nr 2504/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 września 2012 roku w sprawie określenia wysokości kwoty 94 350 zł na realizację zadania z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych. Kropka. Powyższą kwotę przeznacza się na następujące zadania. Pierwsze. Montaż pasów informacyjnych dla osób niewidomych i niewidzących w miejscach według wskazań Rady Dzielnicy, realizator ZIPIT, kwota 19 350 zł. Punkt drugi. Dofinansowanie zajęć z hipoterapii dla dzieci z terenu dzielnicy 5 Krowocza, realizator MDK Dom Harcerza, kwota 2500 zł. Przepraszam, 25 000 zł. Punkt trzeci. Sfinansowanie szkolenia dla nauczyciela
oraz zakup pomocy terapeutycznej do prowadzenia metody Warnkego dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie przy ulicy Zakątek 2, realizator ZSS nr 4 w Krakowie, kwota 12 tysięcy złotych. Punkt czwarty. ZSOI nr 1, Aleja Kijowska 3, Kraków. Wymiana i uzupełnienie sprzętu komputerowego w pracowni dla dzieci niepełnosprawnych. Realizator ZEO. Kwota 25 tysięcy złotych. Punkt piąty. ZSOI nr 1, Organizacja 6 Integracyjnej Olimpiady Sportowej, Paraolimpiady. Realizator ZEO. Kwota 3 tysiące złotych. Punkt szósty. Zakup leków dla najuboższych niepełnosprawnych mieszkańców dzielnicy 5. Realizator MOPS, filia nr 7. Kwota 10 tysięcy złotych. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy może jakieś uzupełnienia? Bardzo proszę. Jeżeli chodzi o tą kwotę, myśmy planowali na 111 tysięcy złotych, jak w ubiegłym roku. Niestety pan prezydent nam obciął o 16 650 złotych, dlatego zapreliminowaliśmy na tą kwotę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta. Punkt piąty, oświadczenie, komunikaty. Myślę, że nie widzę zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do zasadniczego celu naszej dzisiejszej uroczystej sesji, czyli wyróżnienia osób poprzez wręczenie również statuetek dla ludzi z pasją. Przekazuję głos panu Edwardowi Tarczowiczowi, członkowi zarządu, który odczyta. Proszę Państwa, Rada Dzielnicy 5 Krowodrza na wniosek Komisji Kultury i Aktywizacji Młodzieży, doceniając wielkie zaangażowanie nielicznej grupy osób wyróżniających się kreatywną działalnością zawodową w swojej dziedzinie i tym samym przyczyniających się do wszechstronnego rozwoju i promocji naszej dzielnicy, postanowiła niżej wymienione osoby zaliczyć do elitarnego grona ludzi z pasją i uhonorować ich okolicznościowymi statuetkami. Według zgodnej opinii całej Rady takimi osobami, które w pełni zasługują na ten tytuł, są profesor dr Jacek Baluch, no nieobecny niestety, magister Maciej Beiersdorf, magister Jolanta Błasiak, profesor dr Norman Davis, magister Wojciech Hausner, magister Marta Hebda, magister Elżbieta Lęczarowicz, i też widzę nieobecna, magister Marta Mordarska, magister Kinga Saniak i magister Wanda Silesin oraz pani magister Alicja Szydło. I pozwólcie Państwo, że dla przybliżenia postaci wyróżnionych osób, o każdej z nich powiem parę słów, właściwie to odczytam, korzystając ze ściągi, którą sobie przygotowałem, korzystając właśnie z dostępnych mi materiałów. Myślę, że nikt nie weźmie mi za złe, jeśli prezentację naszych laureatów rozpocznę od pań, a właściwie to od gospodarza naszego dzisiejszego spotkania, czyli pani dyrektor Alicji Szydło. Panie mają pierwszeństwo, jak wiadomo, w związku z tym panowie chyba nie będą mieli nic za złe. Pani Alicja Szydło, 35 lat pracy zawodowej. Wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrodami prezydenta miasta Krakowa i kuratora oświaty. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz medalami za pracę na rzecz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Ukończone studia podyplomowe w UJ i Politechnice Krakowskiej. Pracę zawodową rozpoczęła jako nauczyciel historii i kierownik świetlicy szkolnej, kontynuując swoją pracę na stanowisku nauczycielki nauczania początkowego oraz muzyki w Śląskim Instytucie Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, a także w Zespole Szkół Zawodowych i Zespole Szkół Ekonomicznych w Krakowie. Od roku 1988 do 2006 piastuje stanowisko zastępcy dyrektora MDK Dom Harcerza do spraw pedagogicznych, a od roku 2006 dyrektora tej placówki, biorącej aktywny udział w przeglądach, festiwalach, konkursach i zawodach sportowych, formach tanecznych, plastycznych, językowych, modelarstwie lotniczym i kosmicznym oraz zawodach konnych dla młodzieży i dzieci niepełnosprawnych.
Trzeba tu podkreślić, że placówka kierowana przez panią dyrektor jest jednym z 8 ośrodków w Polsce posiadających certyfikat do prowadzenia zajęć z hipoterapii i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i posiada swoje filie w Olszanicy, to jest Ośrodek Rehabilitacji i Rekreacji Konnej Tabun, Górski Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy pod Durbaszką w Szawnicy oraz Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy na Kamieńcu w Chochołowie. Od roku 1968 działa w szeregach ZHP, przechodząc przez wszystkie szczeble awansu od szeregowca do komendanta chówca w stopniu harcmistrza. Jest koordynatorką jednej z największych w placówkach oświatowych akcji letniego i zimowego wypoczynku dzieci zarówno w kraju, jak i za granicą. W ramach programu Młodzież w działaniu obejmującego województwa małopolskie i podkarpackie prowadzi wymianę zagraniczną z Francją, Włochami, Grecją, Hiszpanią, Portugalią, Izraelem, Marokiem, Słowacją, Białorusią, Litwą, Ukrainą i Węgrami i nie wiem z kim jeszcze. Jest organizatorką imprez dla środowiska lokalnego w dzielnicach 5, 6, 7, 8 i 10. W tym pikników rodzinnych, integracyjnych dni dziecka, aukcji na rzecz osób niepełnosprawnych, pikników niepodległościowych. Aktywnie uczestniczy w pracach Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Bądź się z nami, Młodzieżowego Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego Sowiniec, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Ruchu Młodych Miłośników Starego Krakowa. Pani dyrektor jest typowym przykładem osoby zaangażowanej w pracę społeczną i stąd nasza decyzja o zaliczeniu jej w poczet ludzi z pasją. Dzięki jej determinacji i wielomiesięcznej walki z bezduszną biurokracją nie doszedł do skutku pomysł likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury Dom Harcerza, dzięki czemu możemy w dniu dzisiejszym spotkać się tutaj na naszej uroczystej sesji. I to by było tyle na rzecz pierwszej naszej wyróżnionej. Teraz może wręczymy i może taką przyjmiemy procedurę, że będziemy wręczać te nasze statuetki, dyplomy i po kwiatuszku dla Państwa zgodnie z zasadami. Kolejną panią jest pani Wanda Silezin. To jest nauczycielka z naszej dzielnicy, nie wiem czy znana państwu, w każdym razie to jest pani taka blondyna, tutaj w ciemnych okularach. Wieloletnia działaczka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, wyróżniona ustanowioną w 2006 roku Nagrodą Samorządu Województwa Małopolskiego dla osób działających na rzecz dobra innych. To jest nagroda Amicus Hominum. Bardzo prestiżowa i rzadko przyznawana. Jest osobą wykazującą ogromne, pełne poświęcenia, wieloletnie zaangażowanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Jest również organizatorką imprez i różnych inicjatyw, których celem jest promocja twórczości chorych dzieci. Posiada niezwykłą zdolność mobilizowania innych do pracy na rzecz szczególnie potrzebujących. Działalność edukacyjna pani Wandy Silezin znalazła również uznanie władz Krakowa, wynikiem czego było przyznanie jej najbardziej prestiżowego wyróżnienia szczebla samorządowego w dziedzinie oświaty, to jest Nagrody Edukacyjnej Miasta Krakowa. Pani Wanda Silezin na wniosek dzieci odznaczona została odznaką Przyjaciel Dziecka. Nagrodzona również została medalem imienia doktora Henryka Jordana, nagrodą i medalem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz nagrodami prezydenta Miasta Krakowa i małopolskiego kuratora oświaty. Gratuluję wybrania na... O i proszę bardzo.
Proszę? Pani Kinga Saniak, dyrektor Siemachy. Pedagog, poprzednio pracowała jako pedagog, a następnie jako dyrektor Dziennego Ośrodka Socjoterapii na Kozłówce. Aktualnie jest na Lea. Od ponad 4 lat jest dyrektorem tego ośrodka socjoterapeutycznego Siemacha spod Lea. Praca w Siemasze z dziećmi i młodzieżą pani Kingi to duże wyzwanie, pozwalające na stworzenie młodym ludziom przestrzeni, do której chętnie przychodzą i gdzie czują się bezpiecznie. Młodzi ludzie, często z rodzin patologicznych, zdobywają u Siemachy umiejętności społeczne, budują trwałe relacje z rówieśnikami i dorastają do roli przyszłych obywateli. Uczą się rozmawiać, szanować swoją odmienność i ustalać zasady wspólnego życia. Ośrodek kierowany przez panią Kingę ściśle współpracuje z organizacjami na rzecz osób niepełnosprawnych. Na jego terenie działa Stowarzyszenie Tęcza, zrzeszające rodziców i przyjaciół dzieci z zespołem Downa. Wychowankowie Tęczy wraz z wychowankami Siemachy uczestniczą w zajęciach artystycznych, plastycznych i tanecznych. Organizują bale i występują razem podczas siemachowskich uroczystości, jak również w imprezach lokalnych i ogólnopolskich. Praca pani Kingi to codzienna nauka tolerancji, obcowania z osobami niepełnosprawnymi, bycia z nimi, akceptacji i uczenia wrażliwości. Niezależnie od wszystkiego pani Kinga prowadziła taką atmosferę domową w tym ośrodku. Byłem kilkakrotnie tam na jakichś występach i naprawdę wszyscy czują się jak u siebie w domu. Także gratuluję bardzo. Pani Marta Mordarska jest nauczycielem języka niemieckiego w gimnazjum nr 16 imienia króla Stefana Batorego z 25-letnim stażem pracy. Jej uczniowie zdobywali laury w małopolskim konkursie języka niemieckiego. Poświęca wiele czasu na pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, motywując ich do systematycznej pracy i organizuje dodatkowe zajęcia, w ramach których mogą oni uzupełniać swoje braki. Od roku 2009 wraz z wychowankami realizuje projekt własnego autorstwa mający na celu doskonalenie komunikacji językowej, w wyniku którego powstał film pod tytułem Kraków – moje miasto rodzinne w wersji polskiej i niemieckiej, a także mini przewodnik po Krakowie w wersji niemieckiej. Prezentacja tego projektu uzyskała Puchar Małopolskiego Kuratora Oświaty. Opracowała również bardzo interesującą metodę małych form teatralnych jako ciekawą formę rekapitulacji i utrwalenia prowadzonego na zajęciach materiału. Od paru lat również realizuje z liczną grupą młodzieży krakowskiej przy współudziale Warsztatowej Akademii Muzykalowej Pawła Podgórskiego z Warszawy program Mocni bez Przemocy, mający na celu wychowanie młodego pokolenia w duchu poszanowania, tolerancji i życia w społeczeństwie bez agresji. Z osiągnięciami tego programu mogliśmy się przekonać zarówno w czasie ubiegłorocznych prezentacji na terenie gimnazjum nr 16, jak i w roku bieżącym w czasie organizowanego przez nas i przez Młodzieżowy Dom Kultury w Parku Jordana, pikniku krowoderskiego. To by było tyle. Dzień dobry, panie Maciu. Od razu pana... Pani Marta Hebda, nauczyciel języka polskiego, współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z zespołem Downa, Tęcza w Krakowie. Z wykształcenia polonistka, ma ukończone studium teatralne. Z zamiłowania praca z dziećmi specjalnej troski, jest poetką, scenarzystką dla podopiecznych Stowarzyszenia Tęcza. Da się poznać również jako reżyser i twórca oprawy muzycznej dla przedstawień organizowanych w ramach Tygodnia Kocham Kraków z Wzajemnością,
z których każde otrzymywało wysokie nagrody w eliminacjach organizowanych przez Urząd Miasta Krakowa. Organizuje coroczne akademie z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa oraz inne okazjonalne imprezy dla swoich podopiecznych, m.in. coroczne obchody Dnia Dziecka dla osób niepełnosprawnych w Koszwi. Na ostatnim takim Dniu Dziecka było tam ponad 1000 osób właśnie niepełnosprawnych. Także jest to potężna impreza. Pracuje społecznie od 2007 roku w Radzie dla Osób Niepełnosprawnych przy prezydencie miasta Krakowa. Jolanta Błasiak, nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 51, jest jedną z najefektywniej i najróżnorodniej działających osób w zakresie pedagogicznym w Krowoczy. Jest autorką i organizatorką międzyszkolnych konkursów Pięknego Słowa i konkursów wiedzy pod hasłem Mój Kraków dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym również niepełnosprawnych, niedowidzących i w ogóle niewidzących, których celem jest rozbudzenie zainteresowania historią, kulturą i tradycjami naszego regionu wśród dzieci i młodzieży. Jest organizatorką i uczestniczką wielu akcji popularyzujących i promujących historię Krowodży. Organizuje wycieczki po Krowodży dla dzieci i młodzieży i akcji charytatywnych w dzielnicy. Te akcje typu dzieci dzieciom, obiad szkolny i tym podobne. Pozyskuje do współpracy na rzecz promocji Krowodży i Krakowa instytucje kulturalne i osoby prywatne. Jak to robi, nie wiem, ale chyba dzięki urokowi osobistemu. Pani Jolanta jest osobą ciepłą, pełną pedagogicznej pasji i organizacyjnej kreatywności. Jak sama mówi, kocha Krowodzę i kocha Kraków, a tą miłością dzieli się ze swoimi uczniami. Zależy jej, aby polubili miejsce, w którym przyszło im żyć, aby dostrzegali i pielęgnowali to, co piękne i dobre, to, co krakowskie i polskie, ale dostrzegali również potrzeby swojej małej i dużej ojczyzny. Dzisiaj może się pochwalić wychowankami, którzy włączają się do organizowanych przez nią przedsięwzięć i to jest najważniejsze. Zostali nam panowie w takim razie jako rodzynki. No ale podobno ci, którzy są ostatni, są pierwszymi gdzieś tam w którejś kolejności, czy będą pierwszymi. Pan Maciej Bayersdorf, krakowianin, etnograf z wykształcenia, od blisko 40 lat pracuje na niwie kultury i edukacji. Pracę rozpoczął w roku 1973 w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Kolejnym miejscem zatrudnienia było Centrum Młodzieży imienia dr. Henryka Jordana w Krakowie. Od roku 1999 wraz z dobranym zespołem koleżanek i kolegów prowadzi pierwsze Muzeum Historii Fotografii, będące jedyną samorządową tego typu instytucją kultury. Jest autorem kilkudziesięciu wystaw i publikacji, m.in. Matka Boska w sztuce ludu polskiego, Diabły w polskiej sztuce ludowej, to chyba jako przeciwieństwo. Dziesiąta rocznica stanu wojennego w Polsce, cykl imprez kościuszkowskich w 200. rocznicę insurekcji kościuszkowskiej, cykl wystaw Patrzę na Kraków i Papieski Kraków. Pełniąc obowiązki dyrektora Muzeum Historii i Fotografii, był pomysłodawcą krakowskiej dekady fotografii oraz konkursu fotograficznego Jeden dzień z życia miasta. Prywatnie jest kolekcjonerem rzeźby ludowej, a jako dyrektor Muzeum Historii i Fotografii z pasją walczy z trudnościami dnia codziennego i systematycznie powiększa zasoby muzealne o eksponaty niejednokrotnie pochodzące jeszcze z czasów narodzin fotografii.
Bierze udział w jury wielu konkursów fotograficznych, zarówno na terenie naszej dzielnicy, jak i na terenie całego Krakowa. W latach poprzednich na podstawie tak zwanej złotej karty umożliwił młodzieży, a także całym rodzinom bezpłatne zwiedzanie muzeum i zapoznanie się z ewolucją sztuki i techniki fotografowania. I widzę, że nadchodzi nasz ostatni rodzynek, pan Wojciech Hausner, przepraszam. No wszyscy go tak tutaj nazywają, w związku z tym mnie się to też udziela. Wychowawca, nauczyciel, historyk, długoletni członek ZHP. Swojej działalności w harcerstwie pełnił przez 11 lat funkcję drużynowego instruktora szczepu 5. krakowskich drużyn harcerskich Wichry, a w latach 1988 i 89 komendanta chówca ZHP Kraków Krowodrza. W latach 80. był aktywistą w niezależnym ruchu harcerskim i harcerskim duszpasterstwie. W latach 1992-95 pełnił funkcję przewodniczącego, a od 1995-97 wiceprzewodniczącego Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Jest inicjatorem i redaktorem krakowskiego rocznika historii harcerstwa i współautorem m.in. wystawy w Muzeum Armii Krajowej poświęconej młodzieżowej, niepodległościowej i antykomunistycznej konspiracji w latach 1945-56. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Bronowic z racji zamieszkania chyba, inicjatorem i członkiem zespołu redakcyjnego bronowickich zeszytów historyczno-literackich, a także organizatorem imprez turystycznych, konkursów i gier miejskich dla dzieci i młodzieży oraz samorządowego konkursu nastolatków Ośmiu Wspaniałych. Od roku 1986 pracuje jako nauczyciel w MDK Dom Harcerza oraz jako nauczyciel historii w szkołach podstawowych 50 i 153 i w Zespole Społecznych Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. Jest autorem publikacji dotyczących historii, wychowania, idei i metody harcerskiej. W latach 1994-97 był członkiem Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa spoza Rady. W latach 1997-2001 pełnił zaszczytną funkcję posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej III kadencji. Aktywnie pracuje jako członek Rady Służby Cywilnej. W latach 2002-2006 był członkiem Rady i Zarządu Dzielnicy 6 Bronowice, a w latach 2006-2010 radnym miasta Krakowa. Jest współzałożycielem lokalnych stowarzyszeń. A w ramach działalności w MDK-u pomaga nam na każdym kroku, szczególnie w momencie organizowania pikniku krowoderskiego, to można go wszędzie spotkać. Niestety trzech naszych tutaj wyróżnionych nie mogło dotrzeć, w związku z tym dla profesora Jacka Balucha, profesora Normana Davisa i pani magister Elżbiety Lęcznarowicz wręczymy przy innej okazji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję za udział w dzisiejszej uroczystej sesji i zamykam 24. uroczystą sesję Rady Dzielnicy 5 Krowodrza, zwołaną dla uhonorowania osób zaliczonych przez Radę Dzielnicy 5 Krowodrza do grona ludzi z pasją. W chwili obecnej zapraszam Państwa.